W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze, wolą Twoją było posłać Maryję do Fatimy. Wolą Twoją jest wynagradzać za zniewagi wobec jej niepokalanego serca. Przychodzę dzisiaj razem z Hiacyntą i z Franciszkiem, bo oni bezpośrednio wstawiają się przed Twoim obliczem. Hiacynto, bądź przy mnie. Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętej Hiacyncie zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania Królowej Różańca Świętego, modlitwy i umartwienia. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi, naśladując jej cnoty, razem z nią otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Franciszku, bądź przy mnie teraz. O święty Franciszku, który miłując Matkę Najświętszą, poświęciłeś jej na zawsze swe niewinne serce i ofiarowałeś swoje cierpienia z synowską miłością, spraw, abyśmy i my, kochając ją po dziecięcemu, zasłużyli na jej wspomożenie w walce ze złem w ciągu życia i w godzinę śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Duchu Święty, wycisz mnie, aby ta medytacja była zbawienna dla duszy mojej, dla wszystkich dusz. Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Bądź pozdrowiona, Maryjo, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bądź pozdrowiona, moja Matko i Królowo, moja Pani i Opiekunko. Niech dobry Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, co z Jego woli uczyniłaś, w czym byłaś Bogu posłuszna i w czym pomagasz ludziom wszystkich wieków w drodze do zbawienia. Dziś pragnę razem z Tobą, Maryjo, przeżyć tajemnicę wniebowstąpienia Pana Jezusa. Wiem, że niewiele znajdę zapisów mówiących o wniebowstąpieniu Pana w Piśmie Świętym, a już zupełnie nic nie znajdę o tym, jak Ty, Matko Niebieska, przeżywałaś wniebowstąpienie Pana, jak przygotowywałaś się na to niezwykłe wydarzenie. Maryjo, Ty wiesz, że całym sercem pragnę poznać tajemnicę Twojego niepokalanego serca. Od dawna proszę Cię, abyś wyprosiła mi u dobrego Boga łaskę poznania Ciebie
i poznania Twego Syna Jezusa Chrystusa. Tak, wiem już wiele, ale to ciągle tylko malutka cząsteczka ogromnej tajemnicy miłości mego Boga i dzieła zbawienia, jakiego Bóg w nieskończonym swym miłosierdziu dokonał przez wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ty, Maryjo, spośród wszystkich ludzi na świecie najlepiej poznałaś tę tajemnicę i masz w nich wszystkich z woli Bożej udział większy niż jakikolwiek inny człowiek. Sercem oświeconym, wiarą, czuję i rozeznaję, że skoro pojawia się we mnie pragnienie większego poznania i pokochania Boga i Ciebie, moja niebieska Matko, to pragnienie jest darem łaski Bożej. Bóg pragnie, abym Go poznała, dlatego w moje serce wlewa pragnienie poznania tajemnicy Boga. Uwielbiam Cię, Panie mój Zbawicielu, za tę wielką łaskę. I powierzając się opiece Maryi, pragnę Cię poznawać, a przez to kochać coraz bardziej. Kochać tak, jak Ty, Boże, pragniesz być kochany. Maryjo, wraz z Tobą odkrywam, że Kościół jest niezwykle bogaty doświadczeniem Boga. Wiem, że pierwszym źródłem objawienia prawdy o Bogu jest Słowo Boże, Pismo Święte. Ale wiem też, że Bóg, odpowiadając na pragnienia kochających Go serc, przez doświadczenia oraz zapiski mistyków i świętych, odkrywa rąbki tajemnic zbawienia, o których nie wszystko jest powiedziane w Piśmie Świętym. Szukałam głębszego zrozumienia tajemnicy wniebowstąpienia Pana Jezusa i znalazłam zapiski błogosławionej Marii z Agrety. Niech fragmenty tego, co napisała o Twoim, Panie Jezu, wniebowstąpieniu, pomogą mi bardziej poznać Ciebie, Panie, i miłość niepokalanego serca Maryi. Maria z Agredy pisała: większość czasu w ciągu 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Najświętsza Panna pozostawała w odosobnieniu Wieczernika, gdzie zmartwychwstały Pan często zjawiał się i rozmawiał z nią. Spędzała coraz więcej czasu na modlitwie i kontemplacji, wychwalając Boga i śpiewając wersety hymnów na przemian z chórami aniołów i świętych. Ale przede wszystkim pościła i modliła się za apostołów i uczniów oraz w intencji wzrastania młodego Kościoła. W szczególności w swych modlitwach polecała Piotra jako głowę Kościoła i Jana jako swojego przybranego syna. Kilka dni przed wniebowstąpieniem, gdy Maryja medytowała w swoim pokoju, Święta Trójca powiedziała do niej: umiłowana, wstąp wyżej. A odwieczny Ojciec oświadczył: moja córko, powierzam Ci cały Kościół założony przez mojego jednorodzonego Syna, nowe prawo łaski, które ustanowił na świecie oraz lud, który odkupił. I Trójca Święta ogłosiła: moja oblubienico, przekazuję Ci moją mądrość, a w Twoim sercu będą złożone tajemnice i nauki oraz wszystko to, co Słowo wcielone zdziałało na świecie. Jej syn zaś powiedział do niej:
Moja umiłowana Matko, idę do mojego Ojca i zostawiam Ciebie zamiast mnie. Powierzam Twojej opiece mój Kościół, oddaję jego dzieci, moich braci, Tobie, tak jak Ojciec powierzył ich mnie. Wówczas Trójca Święta ogłosiła przed zgromadzonym tłumem adorujących aniołów i świętych: to jest opiekunka Kościoła i orędowniczka wiernych. W niej zawierają się wszystkie tajemnice naszej wszechmocy dla zbawienia ludzi. Ktokolwiek wezwie ją z głębi swego serca i uzyska jej wstawiennictwo, zapewni sobie życie wieczne. O cokolwiek nas poprosi, zostanie spełnione. Matko Boża, jakże bardzo te słowa poruszają moje serce. Jak wielka wdzięczność się we mnie budzi. Wdzięczność wobec Boga za tak wielki dar dla Kościoła, którym Ty, Maryjo, jesteś. Niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie uwielbione Jego święte imię w tajemnicy Twojego, Maryjo, macierzyństwa i Twojego wybrania. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym, kto doznał na ziemi Twojej matczynej opieki i Twego możnego wstawiennictwa. Mając taką Matkę, cały Kościół może być pragnieniem nieba. Każdy może mieć serce zwrócone ku Bogu, ku swemu ostatecznemu celowi, którym jest nasze zbawienie. Maryjo, z głębi swego serca proszę, abyś wstawiała się za tymi wszystkimi, którzy mają serca i pragnienia zwrócone ku ziemi i nie liczą się z tym, że Bóg przygotował dla nich mieszkanie w niebie, że Jezus poniósł mękę dla zbawienia każdego, aby każdy mógł żyć w wiecznym zjednoczeniu miłości z Bogiem. Maryjo, proszę, odsłaniaj dalej przede mną tajemnicę Twego serca i Twych przeżyć w chwili wniebowstąpienia Pana Jezusa. Błogosławiona Maria z Agredy pisze dalej: wieczorem, przed wniebowstąpieniem, Najświętsza Maryja Panna i apostołowie oraz uczniowie zebrali się w wieczerniku, w którym święte kobiety z jej pomocą przygotowały świąteczny posiłek dla nich i dla Jezusa. Chociaż każdy wiedział, że Mistrz wkrótce ich opuści, to tylko Jego Matka miała świadomość tego, że ma to być ich ostatni wspólny wieczór na ziemi. Po posiłku Zbawiciel przemówił do swoich wyznawców: nadszedł teraz czas, byście jako prawdziwi i wierni uczniowie stali się nauczycielami wiary dla wszystkich ludzi. Wkrótce wstąpię do mojego Ojca, ale zostawiam z wami zamiast mnie moją Matkę jako waszą opiekunkę, pocieszycielkę i orędowniczkę oraz jako waszą Matkę, której macie słuchać i której macie we wszystkim być posłuszni. Ten, kto zna moją Matkę, zna mnie, a ten, który ją czci, czci mnie. Wszyscy obecni byli głęboko wzruszeni, wielu płakało. Wczesnym rankiem ostatniego dnia pobytu zmartwychwstałego Zbawiciela na ziemi wyszedł on z wieczernika razem ze swoimi 11 apostołami. Maryja, święte kobiety i około 100 uczniów szli za nimi, gdy powoli wstępowali na Górę Oliwną. Kiedy wszyscy zgromadzili się na szczycie wzgórza, Jezus stanął na dużym płaskim kamieniu i przemówił do nich z pełną spokoju czułością. Następnie powiedział kilka słów swojej Matce. Uklękła pokornie u jego stóp i poprosiła go, by udzielił im wszystkim ostatniego błogosławieństwa. Gdy klęczeli, Jezus uniósł prawą rękę i zwracając się w cztery strony świata, powoli i uroczyście
udzielił całemu światu błogosławieństwa. Potem Zbawiciel wyciągnął dłonie i skierował swoje spojrzenie ku niebu. Całe jego ciało stawało się coraz bardziej świetliste. Rany na jego dłoniach zalśniły, a te na jego stopach promieniały jasno. Oślepiający wielobarwny krąg światła stąpił z nieba i całkowicie go otoczył. Maryjo, ze wzruszeniem poznaję, co błogosławiona Maria Zagredy napisała o wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Zapisała ona, że Pan Jezus przykazał apostołom i uczniom posłuszeństwo Jego Matce. I ja pragnę być człowiekiem posłusznym wezwaniom Maryi, zwłaszcza tym, które nasza Pani wypowiedziała w Fatimie. Pragnę każdego dnia odmawiać Różaniec Święty, modlić się o nawrócenie grzeszników, aby wiele dusz uratować przed wiecznym potępieniem. Pragnę też zachować wierność modlitwie wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze soboty miesiąca. Ufam, że żyjąc w posłuszeństwie Tobie, Maryjo, i ja dojdę do nieba, i że stanę przed Bogiem i poznam Boże tajemnice i będę mógł je kontemplować przez całą wieczność. Amen. Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny. Niebieska Matko i Pani, uciekamy się do Twego matczynego i niepokalanego serca, ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą ona wybrała sobie za córkę, oblubienicę i matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź dzięki wstawiennictwu niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Amen. O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu niepokalanemu sercu, przyjmując bycie ofiarą miłości dla miłości. Amen. Pierwsza sobota ósmego miesiąca. O niepokalane serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa, u stóp krzyża stałaś się Matką Ludzkości i Kościoła Świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego umiłowaną oblubienicą, Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi, módl się za nami. Serce Maryi stworzone na wzór serca Bożego, módl się za nami. Serce Maryi, serce niepokalanie poczętej, módl się za nami. Serce Maryi, godne przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, serce Matki Bożej Mądrości, módl się za nami. Serce Maryi, serce Matki Słowa Bożego, módl się za nami. Serce Maryi, serce Matki Pięknej Miłości, módl się za nami. Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć, módl się za nami. Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści, módl się za nami. Serce Maryi, ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża, módl się za nami. Serce Maryi, obrazie serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi, przybytku świętości, módl się za nami. Serce Maryi, serce szafarki łask wszelkich, módl się za nami. Serce Maryi, wybawienie grzeszników, módl się za nami. Serce Maryi, pociecho utrapionych, módl się za nami. Serce Maryi, umocnienie opuszczonych, módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych, módl się za nami. Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych, módl się za nami. Serce Maryi, nadzieją umierających, módl się za nami. Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach, módl się za nami. Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności, módl się za nami. Serce Maryi, serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata, módl się za nami. Serce Maryi, serce chwalebnej Królowej Wszechświata, módl się za nami. Serce Maryi, serce naszej Matki, módl się za nami. Serce Maryi, serce godne największej czci, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z boskim płomieniem, który Twoje serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Módlmy się, Boże wieczny i wszechmocny. Ty przygotowałeś w sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą jej niepokalane serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Zmartwychwstałego Pana, Maryjo niosąca Ducha, mieszkanie Trójcy Świętej, nasza siostro, pełna Boga, któraś uwierzyła Bogu prawdomównemu, Panno zasłuchana, kontemplująca Słowo, brzemienna Słowem, wierna Słowu. Matko pięknej miłości, podająca Chrystusa, cicha owieczko idąca za Mistrzem, uczennico Baranka, drogo do Syna, kochająca Józefa, śpiewająca Magnifikat, pierwsza uczennico Krzyża, Wielkiej Soboty, obecna z apostołami w Wieczerniku, Dziewico Matko, Dobra Matko, Matko Ciszy, Matko wierna do końca. Zawsze ludzka, zawsze w cieniu, zawsze słuchająca. Pełna łaski, pełna dobroci, pełna nadziei, nauczycielko pokory, mistrzyni macierzyństwa i samotności, mistrzyni młodości i starości, zwyczajna i prosta. Utkana z miłości i cierpienia, najpiękniejsza kobieto świata, nowa Ewa, matko pokoju, przyjaciółko dziewic, wypowiadająca amen, niosąca radość, osłaniająca maluczkich, stawiająca się za światem, ty, która orędujesz za nami.